Polskie kopalnie realizują nieracjonalny sposób gospodarowania złożami, który obliczony jest na maksymalizację zysku. Stosowanie sposobu wydobycia węgla prostego i taniego doprowadza do dużych strat w samych złożach. Gdyby zastosowano również inne metody wydobycia, nie mówilibyśmy dzisiaj o dosyć szybkim wyczerpywaniu się złóż węgla. Uważamy, że nieracjonalne gospodarowanie zasobami węgla odbywało się przy biernej postawie ministra środowiska. Nie wymagał od przedsiębiorców, aby w sporządzonej dokumentacji w miarę precyzyjnie określone były warunki eksploatacji złóż.